Witam, nazywam się Shinobi, a to jest legenda o Shinobi. Ochitatsu, część pierwsza. Ochitatsu był znany ze swojego spokoju, ale dzisiaj był bardzo pogodny, podróżując do małej wioski nieopodal Igi. Szczęśliwą wiadomością dla niego było to, że po raz pierwszy jego mistrz zgodził się, żeby samodzielnie wykonał misję. Jego celem była ochrona wioski. Zamyślony nie zauważył, że przechodzi nieopodal bitwy między dwoma daimyo. Zauważywszy strzałę, uskoczył i postanowił ukryć się w lesie i podróżować niezauważenie aż do wioski. Wieczorem, docierając do wioski, zauważył, że stacjonują tam żołnierze jednego z daimyo. Pomyślał: nie będę ich atakować, bo może wywołać to jeszcze większe problemy. Ale po chwili zauważył, że oni zaczynają plądrować wioskę. Postanowił ich wypłoszyć za pomocą sztuki ognia. Rozpaliwszy ognisko, rzucił małe kulki ognia w ich stronę. Samurajowie od razu pobiegli w jego stronę i postanowili go zaatakować. Natomiast młody wojownik bez problemu ich pokonał, zapomniawszy o tym, że nie wiedział, jak się rozstrzygnęła bitwa. W tym momencie wkroczyły do wioski cała armia samurajów. Przestraszony ukrył się w lesie. Zobaczył, że gdy odkryli ciała, zaczęli podpalać wioskę. Usłyszał krzyki matki, która krzyczała, żeby uratować jej dziecko. On postanowił: uratuję jej dziecko. To będzie dla mnie zapłata za to, co zrobiłem. Uratowawszy dziecko, zobaczył, że matka ginie od strzał. On ukrył się w lesie. Postanowił zanieść dziecko do swojej wioski. Gdy jego mistrz spostrzegł, że on wraca z dzieckiem, zapytał się, co się stało. Smutny Ochitatsu powiedział, że zawiódł i wioska spłonęła. Więc mistrz zapytał się, kim jest to dziecko i jak go nazwać. Po długim namyśle postanowił, nazwę go Saidai, co znaczy najsilniejszy, maksymalny. Koniec części pierwszej.